Siemano wariaty, witajcie, z tej strony Boluzi, witam w kolejnym odcineczku od Zera do Farmera Farming 2019. Teraz ze mną. Dzień dobry, witam serdecznie. I Stasiu, Mr. Leon 15. Siema, no. Jak widzicie, w takim innym troszeczkę miejscu zaczynamy, a z racji tego, że przenosimy się wreszcie na górę mapy. Nie wiem, to który już odcinek, tam 270, nie wiem, nie mam pojęcia, chyba że się za daleko nawet zapędziłem, ale no wreszcie się przenosimy na górę fajnie. Mapy. Ściągniemy ktoś stąd u nas? Nie, Andrzeju, sam schodź. To za budka. Jak wiecie, w poprzednim odcinku Adasia kupiliśmy jedynkę i dwójkę pole, gdzie obkosiliśmy je, żeby jakiś tam jeszcze zarobek z tego był. Widzę, że tu jeszcze New Holland jest, John Deere znaczy, także chłopaki się go na spokojnie sprowadzą. Ja biorę się za robienie już naszej gospodarki. Chłopaki teraz w międzyczasie pojadą sprzedać ziemniaki, bo najpierw najważniejsze jest to, że w poprzednim odcinku widzieliście, że sprzedawałem ziemniaki. Była cena około 600 coś. Wchodzimy, a ta cena poszła na 700. 700, 722, nie? Także no naprawdę jesteśmy w szoku. Wszystkie ziemniaki sprzedamy i pieniążki nam się przydadzą na robienie tej gospodarki, bo jeszcze mamy kredyt i pewnie ciekawe, czy nie będziemy musieli go wziąć, no chyba, że naprawdę za te ziemniaki zarobimy ponad 100 coś tysięcy, może to wystarczy. Pierwsze co, bierzemy się za wyrównanie w miarę terenu pod nasze tutaj gospodarstwo. Pozdrów tam wszystkich, bo trzeba po drodze. Wczoraj mieliśmy nagrywać to po nocy, kurczę, ale zanim ja pobrałem te wszystkie modyfikacje, bo chciałem taki fajny styl w ogóle tutaj zrobić tego gospodarstwa. Nie będzie to taki nowoczesny styl, chciałem taki bardziej starszy, takie bardziej drewniane rzeczy. Niektóre rzeczy no będą nowoczesne, bo niestety no nie mogłem znaleźć wszystkiego w internecie, co byłoby w takim stanie, jakim bym chciał i by mi odpowiadało, więc no musimy korzystać z tego, co jest. Było zbyt mało czasu, żeby to wszystko ogarnąć i stworzyć jakieś nowe budynki potrzebne tutaj, ale mam nadzieję, że efekt końcowy będzie dosyć fajny. To gospodarstwo nie będzie jakoś tak mega używane jak nasze inne gospodarstwa, które będziemy posiadać tam na dole mapy, ale tutaj będzie taka odskocznia od tego wszystkiego, gdy nie będzie nam się chciało jakichś tam prac polowych robić, bo już na odcinkach będziemy mieli to przesadzone. Wtedy będziemy przychodzić sobie tutaj i robić na przykład jakieś akcje. I chillaucik tam. Jo, dokładnie, jakieś akcja trociny, akcja, nie wiem, sianokosy dla owiec, bo oczywiście dzisiaj dochodzą kolejne zwierzęta na naszym gospodarstwie i będą to owce pasujące do klimatu tutaj. Daleko. Nie ogarniałem też cen budynków z góry, przepraszam. Niektóre kosztują bardzo, niektóre są bardzo tanie, niektóre za to są drogie, więc to wszystko się jakoś tam, wiadomo, wyrówna jak za takie drewniane rzeczy. Dobra, myślę, że tutaj pierwszy z tych możemy sobie tu gdzieś postawić. Dopiero tutaj efekt jest fajny tego, gdy ja mam tutaj nastawiane kilka rzeczy. Zaraz zobaczycie sobie sami. Potrzebuję teraz szlabanu, bo nie będziemy mieli bramy na naszym gospodarstwie. Będziemy mieli szlaban. Proszę bardzo. Czemu nie jedziesz? Lepiej to wygląda moim zdaniem. Co? Czemu nie jedziesz? Czekamy na ciebie, żebyśmy razem jechali. Dobra, myślę, że... Ja już mogę wyjeżdżać teraz, bo ty już się rozłożyłeś. Tak będzie ok. I tak muszę pierwszy sprzedać, bo cię klapą przytrzasną znowu. Nie wiem, czy nie. Drzewa później sobie będę ogarniał. Lecimy dalej z tematem. Pojawi się wreszcie też oryginalna wiata, która naprawdę tutaj mega dała klimatu. Tylko muszę ją, kurde, znaleźć. Nie gadaj, że tu nie była. Nie no, musiała być oryginalna. Nie wiem, Wojtuś. Teraz się załamałem troszkę. Tej mu Adam. A ta oryginalna wiata, co my ją mieliśmy na tym. W gospodarstwie naszym. Ej, kurde. Co? Teraz jestem w szoku, bo nie widzę tej wiaty. Nie wiem. Pamiętacie, co była pierwsza wiata, jaką weszliśmy tylko do gry i ją sprzedawaliśmy? O, musi, no ja. Musi być w oryginalnych. To ją szukaj w szopach, no przecież. Nie ma w szopach. A w różnych albo w czymś? Nie ma, ej ty, no i teraz nie wiem, bo ja takiej nie pobierałem. I to jest dziwne, bo jej... Poczekaj, teraz ci poszukam. Weź jakbyś mógł, bym był wdzięczny. Pierwsza wiata z farminga. Mówisz, że ją nie ma w shopach. To jest w ogóle droga maszyna i nie wiem, czy ją kupujemy, czy też ją nie kupujemy. Ale by nam od razu... Dobra, na razie może odpuśćmy, bo ona 70 tysięcy aż kosztuje. To jest trochę drogo.
Ej, no bo bez tego to dupa nic nie zrobię. Bo ta szopę mam w takim ważnym miejscu dosyć. Czeka szopę. Teraz się pogubiłem przez to wszystko. Kurde, no zawsze musi coś się... To jest ta stodoła? Czy ona się tak nazywa? Nie, mi chodzi o tą taką wiatkę, co stał pod nią. Kiedyś New Holland. Fiat, czy New Holland, no. Zobacz, w ozdobach to jest ta stodoła, Blizzarda. O, o tak, tam? Dobra, dzięki mordo. Kurwa, nie pomyślałbym, że w ozdobach. Czemu w ozdobach, jak powinno to być w szopach? To jest dziwna sprawa. Tym bardziej, że to stodoła, no, no, ty... no. Ja tam nie wiem. Zrobiłem pieniądze jak coś. O, brawo. Ja też pieniądze zarabiam. Ci kupiłem? Pieniądze ci kupiłem. Dobra, zróbmy to. Ja też właśnie już kupuję pieniążki. Zróbmy tak. Gitara. A to chyba hamulce ci nie zadziałały. Tak, troszeczkę. Może być tak zrobione. Ogień. Teraz tutaj pójdźmy w tą stronę. Ale pieniądze się będą robić. Potrzebuję tej wieżyczki. Dosyć spoko. Tutaj będzie do oglądania. O, jest. Bierzemy tą. No i gitara. I 100 tysięcy żeśmy zarobili? No właśnie tak jest. Liczyłem, że stówka. Stówka z tego będzie. Ładnie. O. Fajnie to wygląda, moim zdaniem. Dalej. Potrzebuję wiaty. Gdzieś tu ona była. W ogóle pomyślcie, jak macie tam chwilę, jakie maszyny tutaj zwozimy. Co będzie... Co, jaki ciągnik tutaj można będzie przeprowadzić. Właśnie zastanawiam się, jaki ciągnik. Nie wiem, Valtra? Nie wiem, czy ja chcę tu tą Valtrę. Nie wiem, czy nie wolałbym, kurde, tak jak ludzie pisali, sprzedać i kupić jakichś ciągników tutaj, a na przykład tylko jeden zostawić. Nie wiem, czy tutaj nie fajnie by było, jakby fan powędrował. Tylko co on będzie robił? No właśnie. Tam jest takim spokojnym ciągnikiem. To musi być takie coś jebitnego, ala do lasu czy coś. Nie wiem, właśnie, kurde. Też my tu teraz zostaniemy, no ciężko. Nie, no myślę, ludzie, że wypiszcie może w komentarzach, bo dzisiaj na tych maszyn nie będzie. Mamy czas, więc... Ale ja 6 biaków też wwozimy, jo? Co? Ile tam maszyn, jak mówię, jeszcze 55 ton jeszcze jest. 55 jest... zostaw z 10 ton. No, czyli jeden zestaw niech wyjedzie, twój jeszcze i będzie git, co nie? Dobra. Ile tam mieścisz na swój zestaw? 70. 70 na twój zestaw masz? No. No to nie, no to... No to tam... 60 weź, będzie git. Okej, okay, spoko. Czekajcie, tu nie wiem, jeszcze coś takiego, co mi było potrzebne. Dobra, dalej, shopy. Tu jedyna z nowoczesnych shop, która nie mogę mi ciekawego znaleźć ze stanowiskami takimi do sypania, jak tutaj wiecie, będą nam potrzebne takie kojce, czy tak rzekłbym. Kojce? Proszę bardzo. Sypywanie. Czekajcie, proszę, mam proszę, tą wiatę. Proszę. Najpierw może postawmy silosy. Tak. Zobaczyć jeszcze jaka cena, czy coś, coś, coś. O, jest. O, jest, to nie sprzedajemy. To jest, tak. Myślę, że... To nie ma co sprzedać. To by było ok w miarę. Dobra. Też nie chcę, żeby ta gospa była, wiecie, jakaś olbrzymia. Bo to nie o to chodzi. Jak tam z pieniążkami w ogóle stoimy? 336 tysięcy. Mamy jeszcze? Tak. No. To 100 tysięcy teraz doszło, to wiesz. Pał ciał i te sprawy. Dobra. Zo z pastwisk, dlaczego oryginalne? Z racji tego, że ma najfajniejszy klimat. Z tego wszystkiego. Więc tutaj musi to zostać. Tu będzie coś takiego. Myślę, że będzie. Czekajcie, że tu będzie git. Może troszkę więcej miejsca zróbmy. Żeby przejazd, bo tu jeszcze będę stawiał w ogóle zbiornik jak na Jowice. To jest fajna sprawa i myślę, że takich postawimy gdzieś na przykład na większych polach takie zbiorniki. Bo to by było na przykład fajne dowozić tam na Jowice, a później ją wykorzystywać. Dobra. Czekajcie, tutaj pod tym kątem. Dobra. Będzie git.
Laga. Dalej. Zbiorę. Dojebaj. Zadam oraz czy co? Nie wiem, ej, milion. Milion litrów czy 500 tysięcy? 500 tysięcy chyba starczy, nie? Gdy widzę tutaj na te pola. No ja. Na luzik. Okej, to. To jest 6-metrowy ten zestaw. Jo. Coś takiego. Teraz można jechać. Spokojnie tutaj podwyższę to. W ogóle dajcie, ludzie pisali, żebym pousuwał jakąś opcję, która usuwa te znaczniki żółte. Wiecie coś na ten temat? Jest taka opcja w farmingu? Znaczniki żółte do czego? No i te, na przykład jak masz wszystkie przy triggerach, nie? Gdzieś wsypujesz wodę i wszystko, masz takie żółte te znaczniki na ziemi. Podobno jest jakaś opcja, która to wyłącza. Pierwszy słyszę. Bo dobrze by było, bo faktycznie kurde... Te są niepotrzebne, te niektóre rzeczy. Dobra. Niektóre jo. Będziemy wjeżdżać, spoko. Ten kupuje, ten sprzedaje i ciągle 300 tysięcy. No właśnie jestem w szoku, nie? No. Na razie tutaj na drzewa też pójdzie trochę jeszcze poulepszać to wszystko. Dobrze. Myślę dzisiaj, o ty, pierwszy raz to będzie takie szybkie postawienie farmy. Chyba. Dobra, tu zrobimy tak. Tu chłopaki chyba zapili z tymi gruberami, kurwa. Ogólnie to któryś... Stoją. Przedali chyba te dwa. Żeby można było przyjechać i powoli też pole już ogarniać, może wyorać je. Wiesz co? Jakby któryś mógł, to jak mi przeprowadzi tu jakiś ciągnik z głęboszem. To tam z dół, tam przejeść się, bo... Jak będzie miał już tu oram. Dobra. Tu tak. Jeszcze trochę się poramy. Zresztą dobra. Silosy mi wyznaczą. Mieliśmy silosów nie stawiać, ale z racji takiej, że... tutaj... Może jednak będziemy mieć te zboże, no bo fajny by był klimat. Bo tak, no będziemy mieli na pewno jedną łąkę w sezonie, będzie tutaj przynajmniej jedno lub dwa pola z wierzbą. Tak, dobrze mówię, z wierzbą. Więc spoko, nie wiem, idziemy tutaj tak jak gadaliśmy, idziemy kurde wreszcie tutaj w bawełnę, czy też na przykład w tą w trzcinę cukrową. Czy nie? Myślę, że tak, no powoli by się już przydało coś robić tego typu. Tam no to, na górze zawsze to coś. Tu się coś tu przyda jednak. Ja bym po prostu tam na górze jednak co każdy sezon co innego robił. No to trzeba będzie to by było zawsze coś, co nie? Raz to pole, raz bawełnę. Dobra, to trochę tego. Tak działa. A wełna gdzie tu się pojawia? Aha, przed tym budynkiem. Dobra, nieważne. Tutaj teraz chcę jakoś silos postawić, bo to... A trzcinę też robimy tak, tak? No właśnie się, wiesz co, zastanawiam. Kurde, no bo gdy nie zrobimy tej trzciny tutaj, to nie zrobimy jej nigdzie, na żadnej innej serii. Czyli po prostu zróbmy po prostu, tak jak mówię, każdemu po trochu, każdego sezonu coś innego. I to będzie też fajne, sprawdzimy na przykład, czego zrobimy najwięcej tam na górze, tak? No też by tak można było. W jednym sezonie, w każdym sezonie. Dobra, robimy na razie wszystko w ziemi. Z racji takiej, że zaraz będę malował i trawą i zobaczycie, że będzie fajnie wyglądać. Już mniej więcej widzicie, jak gospa wygląda. No większego pomysłu nie miałem, a też kurczę, no chcemy tu wreszcie zacząć. No nie wymyślę nic, no nie, po prostu nie wymyślę. Tutaj też nie te moje style budynków, że tak powiem, które zawsze robię. Bo też bym pewnie i coś sobie przygotował, ale ciężko tu w ogóle coś znaleźć, co by pasowało i mam nadzieję, że no jakoś sobie z tym zadaniem tutaj w miarę poradziłem. Ale to jeszcze chwilka i zobaczycie efekt. Dobrze. Końcowy. No, na pewno dzisiaj zajmę się tym gospą do końca, będę chciał ją upiększyć i w ogóle. Także już nie, jakby się udało na odcinku to zrobić, to by była gitara. Tak, żebym się mega, mega tutaj cieszył. I fajnie, jak zostaną nam pieniądze jakieś na sprzęt, to od razu byśmy tutaj może rozejrzeli się, co pierwszą uprawą w ogóle będzie na tej serii teraz. Dobra, tu będzie tak. Bo ogólnie no na pewno ja bym pierwsze co kupował, właśnie to kupowałbym ten. Tą prasę, żeby ją testować, bo ona jest naprawdę świetnie wygląda. Tą co ścina i od razu robi belki, nie? No, poczekaj. Chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda cenowo i tak dalej. Ona ze stówkę kosztuje jak nic. To już na pewno, Szukam. No będzie prasa? Tak to? Nie, bardziej do ta...
To jest Andersona, jo? Jo, to jest Andersona. No. A jednak ja widzę Technologii Bell. 100 tysięcy. 99,5. Tutaj fajne miejsce w ogóle na... Czyli to pole. W tym sezonie lecimy. No, no to czyli kupujemy to i gitarę. A co do topoli, jaki siewnik? To jest coś specjalnego? Tak, musi być ten specjalny. Pewnie, tak. Tak, to jest ten rządkowy taki. Jojo. Siewnik. No, tu jest ten rządkowy na 100%. To jest chyba w sadzarkach, tak? Tak. No, coś w tym stylu. Będziesz mógł sobie zrobić jadać w następnym odcinku, wiesz co? Jeżeli ogarniemy to pole. No jo, nie no, myślę, że ogarniemy na ludzie przecież. Trzeba będzie na wzięcie pole. To tak jadę i nie wiem, czy miałem ci przyjąć głębosza czy kultywator. Chyba. Głębosza, bo on od razu robi orkę, wiesz? Mógłbym robić to tym dużym zestawem, ale ja wolę najpierw obrys zrobić, a najwyżej później przyjedziecie tu orać czy coś w tym stylu. Tym, więc luz, dobra, tu wychodzi tak, tak, tak. I to niech jedzie. Ja szukam dalej. Jak to wygląda? Tu nie chcę tak tej trawy też mega dużo. Tu zaraz chyba podniosę teren troszeczkę. I ogarniemy. Ogarniemy, żeby tutaj te żółte. Albo nie, dopiero teren podniosę na następnym odcinku. Chyba że napiszecie mi, że jest taka opcja do wyłączania tych rzeczy. Jeżeli tak, to by było mega, bo na przykład na tej naszej serii po sąsiedzku, no to psuje trochę klimat, bo to nieładnie wygląda. A zawsze tak, to coś byłoby. Było spoko, więc... Naprawdę, jeżeli taka opcja istnieje, to będę w szoku. Ale myślę, że powinna istnieć. Że wyczytuję gdzieś sobie to z gry. Są sezonki topoli. Bierzemy się za... W której zakładce jest ten siewnik do topoli? A nie ma coś o topoli energetycznej? No właśnie, albo jestem ślepy, albo no nie ma. Bo jest do trzciny, jest do bawełny. A kurde, to jest taki... Nie ma nic z lasu, a leśne? Nie ma nic z leśne? Właśnie. Bo to w leśnych będzie, nie? Bo to ogólnie tym sadzisz topole i sadzisz... Jest. Chyba... To za 26 tysięcy? Oprawy trzciny cukrowej. A to nie jest ścina cukrowej, nie chodzi nam o cukrową. Nie. O topoli energetycznej i sadzenie tych sadzonych. Tu jest jakaś sadzarka i to jest chyba to. Okej. Okay. Jo, w sprzęcie leśniczym to jest ta żółto-czerwona za 26 tysięcy malutka. No. Zaraz sprawdzę 100%. Fajnie, moim zdaniem ta hala tutaj fajnie wygląda, będziemy mogli tutaj sobie wióry sypać. Bo będziemy chcieli robić i belki, oczywiście. I będziemy chcieli robić też normalnie sieczkarnią wióry. Bo to też fajna akcja gala kiszonki, więc tutaj myślę, że to będzie spoko wyglądało. Dobra, tutaj jeszcze pomalujemy trochę bardziej, bo to wiadomo pod halami. Dużo miejsca takie na wprowadzenie naszych sprzętów, więc mam nadzieję, że wam się tutaj to w miarę spodoba. Takie przeróżnie pomalowane. Na pewno też nie pasowałoby, gdybyśmy zrobili tutaj całe w betonie. Pędzą konie po betonie. W potrzebnych rzeczach. A tam konie widział na górze, jak latały po tych bezdrożach. A może i o. Całkiem był, to było fajnie. Dobra, teraz się mega zastanawiam, co zrobić tutaj. W takim sensie, czy ma być na silos wjazd idealnie na wprost, czy tu po prawo, ale chyba zrobię idealnie na wprost. Dobra. Nie wiem. Też myślę, że wprost byłoby lepiej niż gdzieś prawo, ale jak tam uważasz? Ta orka idzie i końca nie widać. Dobrze, że jest coś takiego jak ten GPS, bym się chyba zarąbał. No ale dobrze też jest i taki sprzęt, bo o wiele fajniej się to robi. Ale poprzez jaki są niebitne, więc roboty też co nie miara będzie. No. Na dwa razy przejedziesz gitarę. Uuu, więcej, trzy. No, w niektórych miejscach są naprawdę duże. No, zależy mi się wychało, no ale lepsze to niż... No tu tym bardziej, jak jest barierka, to w ogóle są. Normalny nawet lepszy. Dobra. Tam za bardzo pod drogę nie chcę podchodzić. Jak to wygląda z ziemi? Kurde, trochę nisko. Może teraz?
Nie wiem, tu chyba barierek nie będę żadnych stawiał, bo to będzie taki nasz wyjazd gąsty. O, dobra, tu już opuszcza mi się asfalt. Tu dalej. No uważaj tam na asfalt. Albo jeśli się z góry zjeżdża, to trzeba by zaatakować John Deere'a. No to jak ty będziesz jechał? Koło no, czego? Chodzi mi o traktor, bo teraz jadę nie. Mam waszą. Kombajn. Kombajn może też. Coś na ten. Tu postawię coś na tankowanie na pewno, bo... No, ciekawe, do ilu zjedziesz hajsem? Wiesz do ilu? Mogę maksymalnie zjechać? Do 180. Dobra. Nawet nie. Bo ja już skończyłem ogólnie budowę, nie? Teraz już tylko upiększanie. No to 200 tysięcy myślę, że będziemy mieli jeszcze. Beka, że to się tak udało. Teraz na, żeby to zasiać tam, no to potrzebujemy tylko 20 parę, no około 30 parę tysięcy razem z tym. Dobrze, może kredyt dodam, bo tak obiecaliśmy, nie? Także dzisiaj może na koniec odcinka spłacę kredyt. No cały na pewno, nie? No cały nie, ale chociaż trochę, nie? Chociaż 50 tysięcy jakbyś oddał, ktoś by. No bo coś, no nie, jeszcze pole będziemy kupować. To jeszcze może dopiero, wiesz co, spłacimy. Mogę z 50 oddać? 200 tysięcy jest oddania. Z 50 mogę oddać, a ty w następnym odcinku byś mógł... A nie, bo ty kupowałeś ostatnio pole. A no dobra, to tamten, bo nie wiem, co robimy? Powiększamy tą 30, czy tutaj naprawdę oddajemy się w tym sezonie i kupujemy jeszcze tą łąkę naprzeciwko tartaku? I później sobie zostawiamy na inny sezon dopiero tamte pole. No to jest 300 tysięcy, a 31 kosztuje 200. 23 tysiące. Tam by było fajnie, kurde, to powiększyć wreszcie. Nie, ja bym chyba powiększył ten tutaj. Tam, nie? No, 31, bo ta trójka to tak 2 na 10, to wiesz. Na razie nam tam potrzebna jest. Bo jeżeli, wiesz, poleciliśmy na jedną stronę, to zróbmy tam pole ładnie. No ogólnie tak. Rozorajmy. To, co jest po drugiej stronie drogi, to jest nasze, więc tu będziemy sobie siać drzewa, to spoko. Na jednym polu tutaj będzie trawa dla owiec. A na drugim polu będzie duże pole zrobimy, tej, nie? No, gdzie się postawić, John Deere? Wjedź sobie tu i możesz go pod wiatę tu wjeć i po prawej twojej stronie wiatra. Działa to? Aha, trzeba wyjść, ole zajebiste! Nie wiedziałem, zobacz, się tam nie? Kręci fajnie, ładnie. Aha, faktycznie. Beka. Patrzymy na łeb ci spadło. Na łeb sweter. Na łeb sweter, no. Ja do sudoły się ładuję jak coś od razu. To nie jest na studa. Tam się raczej nie zmieszczę. Gdzie? O tam. No tam będą mniejsze sprzęty. Tam ta sadzarka, to wszystko. Dobra. Parara. Zrobiliście to. Ile jeszcze do końca? Co? Do odcinka? Nie wiem, mam 23 minuty. Aha, no nie, właśnie o to mi chodzi. A fajnie. To zdążę na pewno to pole zrobić. To najważniejsze. Bo... To nawet się, czy uda mi się w odcinku to zrobić. Ogólnie nie wiem czemu, ale czas nie jest na 15. Ej. Kurwa, nie wiem czemu też. Dobra, to na 30 teraz. No, udziwiłem ta rano. Ej, nie wiem czemu. Tak bo wiesz, nie zawsze kurde zaczynaliśmy i tak od razu pole to wiesz, też inaczej. Ja tak patrzę, mówię, kurde, nic się nie zmienia, że na pogoda ciągle tak jak robię, ja patrzę na zegarek, a tu 9. A tu wieje fajnie. Myślałem, że słuchu. Odcinek zaczynamy. Czekaj. Trzymałem. Jak tam świnia? Świnie, Berlinie. Chyba trzeba będzie wywieźć. Gdzie jest syp? Syp tutaj w tym silosie jest otwierany. O, te amara mają w ciulu. Gdzie teraz jestem? Który też, konie. Okej, tu będziemy sobie wyjeżdżać. Będzie przejazd za silosami. Myślę, że taki szeroki powinien stać tutaj. Jeszcze będzie trawa. I gitara. Może być taki szerszy. Zrobimy trochę więcej betonu. Z racji, że przy silosach. Okej, spoko. Nie wiem, czy tu będzie trawa, czy też nie. Tak jakoś kurczę, nie wygląda mi to. Weźmy jeszcze tutaj teraz tak, oddalmy trochę, bo tu będzie za duży uskok.
wszystko wyora później. Mógłbym zrobić na skarpie to pole, ale moim zdaniem chyba nie lepiej będzie, jak będziemy sobie tutaj dojeżdżać. I dalej, teraz coś takiego. O. Jo. A no jo, bo tutaj teren. O Jezus Maria. Zajebiście kliknąłem prawie coś. Tutaj nam teren, troszkę kasy teraz zabierze faktycznie. Zapomniałem o tym. Ale no to wyrównujesz go tam? Jo, tu jest sporo, żeby wyrównać, bo no wiesz, musiałem z dołku jednak trochę gospę zrobić. Mogłem się pobawić i pierwszy raz zrobić gospę taką pod kątem i wszystko, ale kurde. Ła, nie wiem, czy by to się udało. No właśnie boję się, że mogłoby mi się gdzieś tam pobugować coś i w ogóle, że te budynki by były w powietrzu, więc wolałem się nie bawić. I to tak ogarnąć, a nie inaczej. Czym się zwiększało siłę, pamięta ktoś? Ustawienia. Kontrol i strzał kontrol. Kontrolę i kontrol Q. O, dobra. Proszę bardzo. Jakoś nie pamiętam. Jakieś rzeczy? O, już ściągnęło 5000. Nie jest tragicznie, więc luz. Wydaje mi się, że tu więcej kasy zabierze. Adam? Luźno. Tak? I co, zobacz. Gdzie? No, świń. Dobra. Nigdy takiego czegoś nie widziałem. Pewnie combo tam zrobiłeś. 360 w locie. Obrosiła się jedna. O, zobacz. 14 młodych gierka. Tylko dojadę do końca. Idziemy. Kiriatria. Dobra. Jeszcze teraz wiaty, bo dużo wiat tutaj będzie, no mówię, bo na te belki. Zobacz na to. Na maszynę, żeby postawić. Z tej strony chodź. Idę. Chodź tu, stoj, zobacz. Ale ja już widziałem, bo ten... Co ma za ciekawego? Zbugowane. Obciągnik w Holandzie. A tak, to człowiek ostatnio na dachu był. Tu się nad maską, chłopie. Wyrwało nie dość, że ten obciążnik jest zbugowany i nim jak uderzy ścianę, to normalnie się wbije w ścianę i odbije tak fajnie. Jo. Ale Tuza jeszcze wyrywa, to jest najlepsze. No. Że Tuz jest oryginalny. Ja pamiętam, że coś robiłem kiedyś i zahaczyłem o jakąś rzecz. Bokiem w ogóle Tuz gdzieś poszedł. I cofłem, to po prostu obciążnik został w tamtym miejscu, a ja cofałem i kurde, linka się tak wyciągała, że ło. To jest dziwne, no ale... Tak. Wszystko jest możliwe, to jednak jest farming. Ale beka. Czekajcie, wyjazd. Myślę sobie gdzie zrobić wjazd na pole. Dobra, coś takiego. Cygnych. Podwójna wiata, te potrójne nie są nam potrzebne, bo są za długie. Okej, okay, dobra. Mamy wiatę, cygmyk, fuch. Zaraz popawię się drzewami. Dobrze. Zobaczycie, jak to wtedy fajnie będzie wyglądało. Ważne, że tak, wyjazd. Ja się bawić, baw się drzewami. Mógłbym poszerzyć. Ej, to się uda to zrobić chyba na dwa razy. Gitara się. Ups. Halny zaczął wiać. O, to co lubię tam. Tam ja. Fajne dźwięki tam daje. Left i Q. To nie, to left Q. O, dobra. Plus tutaj. Potrzebuję zrobić tak. I tak. Ups. Co warto, kurwa. Co? Dobra. Nic, bardziej się nie bawię, bo rozwalę. Popsiu jest. Jo. Ulwiec. Ulwiec. Jak ty kurna ten. Tu za mnie walanie. Jo. Spoko, jeszcze jedzie niechany tak coś. Jeszcze. Świnią dać pić. I szklarni też. Dobrze. Dobra. Ogarnię świnki. Ja tu akurat skończę worać tak zwany. No to posprzątałem już świn trochę. Znaczy, tak w tym kącie nie będziemy odstawiać, ale postawię sobie drzewa. Ogólnie, jak skończę, musieliś tam na górę zobaczyć, jak on to odwalił. Ja już byłem, widziałem, no, otwierałem wszystko. Jeszcze poczekaj. Świnki zaraz bym mógł wychodzić tak na tam sobie. Woda nie jest utrzymywana, co nie? Woda to nie jest utrzymywana, ale nie ma utrzymania na wodę. No nie piją wodę, oni wodkie. Pomidory urosły. Nasze tylko wodkie są. Polskie pomidory.
Paskie pomidory z wódką. Proszę, proszę, proszę. Pięknie, pięknie. Boże, to pole. Pole? Taki, taki hektar. Będę mieć. No, na górze. Na górze róże. Na dole ścina. Adam się mocno wygina. Łapka się wygina. Nie ma problemu. Jak lubicie, to niech tak będzie. Poprzeczna część druga. Poprzeczna część druga. No. Odcinek 35. Kurde, już sam wiecie, czym teraz. Sezon czwarty. Teraz ta strona. Co za debil. Poprzeczna część druga. Taki tytuł kiedy dać. Wszystkie poprzeczniaki zostawić i na serii, na tym, na odcinku. I odcinek zrobić poprzeczniaki. I ogarniać. Cześć, no ja się dziwisz, kurde, coś innego ludziom by się spodobało na pewno. Jo, oranie po przesiaku. 15 pól byś ogarnął w jednym odcinku. Dobrze, nie ma problemu. Ja tutaj chyba ktoś robił poprzeczny. Widzę z tej strony. Po co? Goście, ktoś tu poprzeczny robi. Proszę. No to nie będzie takiej jednej części drugiej. Tutaj trigger jest, więc... To jedna druga tu będzie. Na drugi. Więc tutaj powinniśmy spokojnie dać miarę rady cofnąć. Teraz czekajcie. Jeszcze zostaje clean i elo. I nara. Nara. I pobyliśmy się. Wszystkich pieniędzy skąd? Z góry. Nie, tych. Lodowej. Tych kurwa. Wiem, że miałem nie robić tego, ale mi się to po prostu nie podoba tutaj teraz, jak ja będę to robił. Dobrze. Co? A jak to nie, tą opcję jak znajdą na te żółte rzeczy. A weź poszukaj w opcjach informacyjne, coś takiego. Poczekaj, na razie nie mogę, bo ja jeżdżę po zakrętach, więc... 2 na 10 jeszcze wjadę w co i krzywdę sobie zrobię. Tastrofiren. No, dokładnie, tak będzie. Achtung. Będzie katastrofiren. A tam jeziorko robi pewnie. Nie, ja to powiem niszczyć. Zabierać. Informacje o polu, znaczniki stref interaktywnych. To jest chyba to. Pokaż żółto, czarno-żółte znaczniki wokół stref interaktywnych. Gdzie to jest? W ustawieniach ogólnych. Ustawienia gry, ustawienia ogólne. I gdzie to mówisz? Na górze, w środku. Strefa informacji o polu? Nie. Informacja to znaczniki i stref interaktywnych, tak? O, to. Wyłącz. I? Okej. Okay. Petarda. Dzięki ludzie, nie? Teraz na każdej serii to będzie używane. Dobrze, nie. No to jest dobra. To, że kurde, człowiek nie ogarnia takich rzeczy, bo no nie ma czasu na to. Wchodzi. No bo nie gramy sobie na luzie tak, żeby posiedzieć sobie po parę godzin. Ale kurwa, nie usunęło tych znaczników. Co za gówno! Może nie jest podpisane. Może wiesz co? Nie we wszystkich budynkach. Kurwa, i żem podniżył teraz ten. Dobra, jeszcze raz. Na jedynkę podniosę. No, może to na modach nie działa wszystkich, co nie? Może nie, dobra, ważne, że... Tylko na oryginalny. Albo tych takich dobrze zrobionych. Dobra, ale daliśmy radę. Ważne, że chociaż mam przy tej wiacie wyłączone to. Oto, to. Wszystko się zgadza. Jup. Zesłania tych klin to będzie najgorszy. Po długości się fajnie jechało. Klin część która już? He? Klin część czwarta? Nie, to już jest część pierwsza. Bo to klin to jest jedyny tutaj. A po przecznaki miałem dwa, więc... Śmietam sobie obornik, już jedzą. Tak? Takie ładne chyba. Nie dolewaj, bo nie zjemy. Ja to w ogóle świnie stopić, dobra, trzeba ładować. Ładuj, lutuj i odskakuj. Powiększymy jednak to trochę, bo też za małe takie przejazdy, tu nie ma co. O, dobra. Nic. Okay. O, podłogę. Dobra. Ja pitole. Pod górę to ma trochę JCB do roboty. Może zaczka.
No, mogę gdzieś tak Ace'a zmienić, zobaczyć jak będzie chodził. Teraz to już mi się nie opłaca. Za dużo jazdy, zanim ja bym przyjechał, to już bym to skończył. To było. No dobra, niechaj tak będzie. Dobra, okej. Okay. Krótko sprzątać deka. No i mówiłem, że kurde skończę, a tu naprawdę zeszło mi. No to zrobię te 45, to chodzi. Dobrze, jak sobie życzysz. Dodajesz mordo. Dobrze, akurat to zaoradzi jeszcze przejście do ciebie. To klimatycznie wygląda, więc to będzie. Ja wybiję świnia. Nie widzę cię, nie wiesz. Za tobą jestem przecież. A, to kciu, przejechał, jobany, bro. Nie widziałem go. Tak się zająłem robotą, o. Proszę państwa. Proszę bardzo. O, proszę, 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 proszę. Mogę sobie tą siłę zmieniać w jakieś górki, zajebiście dużej nie zrobię. Luźno. A że za luźno. Zastanawiam, czy... Trawą po tej wiaty bardziej nie dać. Wow, udało mi się wykręcić, ja pitole. Ale warto. O, pieniążki znowu. Proszę bardzo. Dobra, poniżej 200 nie zejdziemy. Zależy jak drzewa wiadą. Wiedzie drzewo to. Ale za drzewo to się dużo dostawało, a nie dużo traciło, no ale jak no, ale tu drzewa kosztują pod 2000 gdzieś. Serio? Wow. No ty, no jakbyś chciał to ściąć, to pewnie tyle ich dostaniesz, albo i więcej. Nie, za jedno drzewo masz małe. Zależy jakie. Za małe drzewo masz 1100 maksymalnie. Nie, wiem, że Fallen robił wyrównanie tak, że ile by się dostało mniej więcej za to drzewo w sklepie. To tak robił, żeby ktoś się nie wzbogacił, wiesz, na tym. No właśnie, tak jak patrzymy, no to całe drzewo, średnie. Mordo, my w lesie jesteśmy obcykani. Mało. Może to masz te ogromne. Są takie, co po 10 tysięcy chodzą za jedno, nie? No ale to masz te ogromne drzewa, takie wysokie, kurczyzyny, to wątpię, żebyś takie sali ogrom. Takie malutkie to... Co? Ty, mordo, mamy tylko 227 tysięcy, nie rozbraja się znowu tam. Co? Zbytnio. Zbejcie, ja mogę bombę zaraz, bo to jest podłożona, słyszałem. Dobrze, czekam na to. Owca podłożyła. Owca zamachowiec. Owca bomba. Owca bomba. No nie, no. Owca na bombie. To jest bombowa owca. Owca na bombie. Owca. I w sumie... W sumie jak byłem tam, to mogłem owce przecież kupić i przebiegł tam na górę od razu. No, dawaj. Mogę wrócić, zapomniałem. No już będzie fajnie wyglądało. Dawaj Jaćka, ty Tatrze masz tam miejsce dla mnie? Pewnie ja. Ja się pojeżdżę pojeżdżę z tobą. Nie ma problemu. Właśnie skończyłem. Ty już jedziesz z powrotem? No jadę, muszę jechać do domu. Siadę. Muszę jeszcze porobić zanim załaduję i zanim zawrócę też trochę mnie. No ja właśnie w tej sekundzie skończył. Jo, to jedziesz odprowadzać się akurat. Jo, to tam słyszymy i widzimy się pod tym. Jo. Pod domem ja będę czekał. Nie ma problemu. Z butelką Coca-Coli i kanapką jakąś tam, buła z kiełbachą. Seven Days'em. Żebyśmy mieli na drogę, bo trochę się tam, jo. Zanim dojedziemy, to ludu, mój ludu. Ja zgodnieję, ty zgodniejesz. Owca zgodnieje. Żeby mu chociaż pokazać. Matko, kochana, ten drzewa będzie klimat. Teraz. Napierdala. A nie, po 400 coś. To co ty mnie straszysz? Nie no, przecież to by było nierealne. Przecież mówią ludzie, żeby sobie sadać drzewa i je potem karczować. No to teraz jak ja miałem zasadzić za 2000, a zebrać za 1000, no to by było słabo. Jakie owce brać? Ja nie wiem. Moim kurde zawsze mi białe najbardziej pasują, ale nie. No wiem. I białe. Czarno-białe. Białe chyba całe. Tak mi się mało to wydaje, bo to jest najbardziej dobra. Takie. Ile wziąłeś ich? Full czy CP? Na ile wchodzi w full? Za 36 tysięcy. Tutaj to dużo to mi nie powiedziałeś ile to. Ale ile to? No 20. No, 30 nawet. No to nie, z 20 ja bym na początek wziął. Żeby to kurde wiedzieć, żebyśmy się. Bo tu od razu trzeba będzie w cholerę trawy robić tak to. A tak to na spokojnie sobie będziemy tu działać. Nie problemu. No to 20. Dobra. Chyba ja tu już stoję, czekam, znaczy ja gdzie ty jedziesz.
Wiedziony są, one w jednym tym się zmieściły, przegroty tylko. Teraz? No. Jest no tylko ja, no bo jak... Pokazało ich tylko, że cztery są. Łopani, to nie złe cztery. Nieźle. A nie są, a dobra, bo tu dwóch po dwóch, a dobra, tu na dole są jeszcze. No ja. Sobie jedno zajęte. Tak. Chyba ja czekam tutaj mocno też. Ja jadę już. Najniżej zeszliśmy 200. O nie, no ale wiesz, no kupiliśmy. No. 30 tysięcy za nie dałem, teraz wiesz. Czekaj, to bym z płotem poszedł, czy nie robić płota? Siemano. Kakuj mordo, nie ma czasu. No, ja dole, ja gdzie ja z kółką i kiełbachą? Z kółką! Ktoś robiła? O, dobra, ogień. Tak właśnie, tak właśnie. Ogień! Fajnie, ogień, jedziemy. Nacieram jak coś. Ale fajne takie uczucie jechać sobie, kurde, jako pasażer, jak ja pitole. To tylko budowa, au, au. Na prawej stronie tam. Ogień w lewo. Trzymaj się, mordo. Trzeba buła, mi zaraz wyskoczy. Nie jest zaraz, bo sobie się ugryziesz w język. Dobrze, że trzyma zasunięta, to nie wyleci. Tak. Owca wyleciała jedna już. Tak jest, ja głodny cholernie, że tam była mi sama podskakuje z radości z kiełbachą tutaj, w środeczku. A kola to się tak nabuzowała, że jak... Piętolicie, to mi piętolicie. No rzeczywiście. Naprawdę, jeszcze się rób tam jak masz robić, sadzić, mi się nie interesuje, tak? Ja bardzo tutaj muszę zjeść, tak? Zatankujemy jeszcze. O, dawaj. O kurwa, tutaj mietek do pełna, proszę. Tankuj, pan. W ogóle czekaj, ja zapiszę. Bym się podciął chyba. Ty nie podcinaj. Dobra, jeszcze 5 minut max, bo ja to muszę dzisiaj nawet... Ty, bo czas 30 panie. Jest cały czas. No, daj na 15 teraz już mogę. Będzie. O, czas na 0 teraz. Teraz na 0 będzie. Kurwia 18. Bo cię nie, tak, nie? Cię wkurza, bo to będzie masakra. Jak on się tak zdenerwuje, że to masakra będzie. O, jeszcze laga miał tutaj tak sąsiad, że prawie by wyleciał. Tak. Dobrze, że wpadliśmy do spadu, chłopie, nie z wstami razem. Nie, może ja to zjem szybko, żeby... Zjem. Daj trochę, kurwa. Żeby będziesz umrzeć na jedzony. Umrzeć na jedzony. Owce się przywróciły chyba. Bardzo coś słabo, tam wolniutko jedzie pod górkę, coś chyba mamy problemy. Tata nie daje rady, może sam, może zamknę, może mordo zamknę, żeby wstać szybciej. Zobacz. Czekaj, jak one są... otwórz, bo ja chcę popatrzeć prosto w oczy. Prosto w oczy. Ja patrzę... Patrzę na dupę. Ja patrzę na dupę w tej sekundzie. Ale w spoda na jara. Mordo, czy zrobię zdjęcie tu przy okazji? Ale fajnie, jedziemy. Tria. Jak wy się tutaj czujecie? Tak coś... Co wy tutaj robicie? Bagno. Ale co tam robi? Nie wiem, czy ogradzać. Nie ogradzę. Tak jakoś, kurde... Tak jakoś chyba tu fajniejszy klimat będzie, jak będzie pole od razu, tak jak u nas ten, koło krów tam. Poczekaj, zaraz będę. Dojeżdżą. Kamienie z góry spadają. Jak lecę teraz do spadu, to mnie zobaczysz za minutę. To wszystko zale, ale nie wolno dość, jedziemy tu barierka ochronna to. No to nie daje rady. O, lag była. Takiego laga, że jest, to strasznie dobrze barierka stoi. No, masakra. Serce już mi stanęło. I kiełbasa w gardle też. A temperatura wskoczyła na czerwone już jak coś, ale dajemy radę. No tak, tak, i jadzie pod górkę. Ty masz na czerwono, a ten, owce mają gorączkę pewnie. Zrobię tylko. O, nowy sprzęt na gospodarstwie chyba sąsiada jakiś. To ja tu pokażę chyba, nie wiem co dobra, gitara się nie ma. Nie wysiadaj, wiedziemy w jaskę fajnie, nie wysiadaj. Coś się dobrze, dobrze. Chyba do terele, czy nie. Ale latkie, już stąd widzę jak fajnie tam jest. O, pociąg jedzie, jak to jest. O, siema! Siema, warsztat se możemy tu gdzieś rypnąć. O, uwaga, teraz pójdzie. A tu będzie zajebiste pole. Na trzcinę. I to okay. Pole. Naprawdę, chłopaki dojadą. Boże, jaki klimat z tym pociągiem jeszcze tutaj. Nie wiem jak ty, ale ja już nie. Rozcieraj bramę, mordo. Nie, no szlabam. Co tak czekaj, gorzko? Bo korbą mnie nakręca. Siły. Zahaczysz jeszcze. Kurwa, wyżej się nie da. Nie. Musisz się złamać. Kurwa, zrobię... Teraz do tego tak się podnosi? No. Myślałem, no. Ja nie wiem, myślałem, że bardziej się to podniesie. Zrobię go bardziej tak, przesuniętego.
Może jest. Tak, będziemy zjeżdżać. Nie, wiesz co? Zrobię dwa. I bardziej oddalone, żeby... Ten wysiad przejechałem, bo... Przejazd był... Ty, ja, Adam, hono tu. Adam, hono tu. Bo jestem ciekawy, jak to czy tu będzie fajnie. Gdzie ty tutaj? O czym ty do mnie mówisz? Kurwa. Tu. Wieżyczkę. Kurwa, muszę wyłączyć szybkie napierdzielanie. Tam jest. Ja wypuszczam autos, że już. Kurde, co tu nie wejdę? Zajebie się. No posuń się, bo albo ty żeś, kurwa, w lozi mnie trzymał. Teraz to spadłem przez ciebie. Nie, ale tam nie wejdziesz chyba, bo ja też nie mogę wejść. Poskakać trzeba. A nie, jednak wejdziesz, dobra. Ty, dobra, ja jestem na bombce. Ole, fajny. Nie mogę przejść po pedale już. To nara. Tam łoce, a na atlantycki. Weź nie przepuść jakoś. O, tam no suń się, bo nie mogę teraz już wejść. Nigdzie wejść. Tam jest nasz zamek, to tam jest gdzieś nasza gospa. O, jak ty, ja tam, jak przeszłeś? Normalnie, bokiem. Nasza gospa tam jest widoczna z tego okienka, ale jaja. No jaja są takie, że kurwa nie mogę wejść. Mogę cię teleportować. Możesz? Nie no, żartuję. Dobra, myślałem, że kurwa jest taka opcja może. Super, teleport. Nie wejdę. Dobra. Nara. To dużo mi pokazałeś. Podwyższyłem się, podwyższyłem się. To dużo mi pokazałeś. Chciałeś mi coś pokazać, ja jestem. Chciałem ciekawa. Zobaczyć, jak z góry to wygląda. Ja miałem tylko wejść i wyjść. Są. Kurde, jak fajnie. Dobra, mordy. Tu jeszcze się powykańczę trochę rzeczy, jakieś dupereli pododaję, a mam nadzieję, że generalnie wyszło spoko. Jeśli wam się podoba, to dajcie znać w komentarzach, zostawcie ofensywną mameczkę w górę. I mam nadzieję, że funkcjonalne to gospo tutaj będzie. Jak maszyn nastawiamy, to też tu się troszkę przyjemniej zrobi. Także co, do kolejnego odcineczka, strzałeczka i na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Hello!